Witam wszystkie osoby bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Przyszła pora na 82. odcinek programu Świat Gwiazd Wywiadówczas, a moim dzisiejszym gościem będzie pan Mariusz Kozak. Witam wszystkie osoby, które dołączają. Będziemy za chwilkę rozpoczynać. Wysyłam transmisję do gościa i łączymy się. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Cześć. Widać mnie? Słychać mnie? Tak. Przerywa coś? Przerywa. O, już. Z mojej strony. Przerywa. Proszę. No, mów. Wszystko dobrze, dobrze. To w takim razie, jak mija panu ten dzisiejszy piątek? Ja mam taką prośbę na początek. Czy możemy sobie mówić po imieniu? Bardzo mi miło, Mikołaj. Jestem Mariusz. Piątek mi mija, dzisiaj troszkę odpoczywam, gdyż wczoraj byłem na dużej imprezie. Było to stulecie Warner Brosa, studio, które wydało mnóstwo filmów i jest teraz właścicielem TVN-u, czyli stacji, w której ja występuję, znaczy właściwie za TV. No i wczoraj mieliśmy takie święto, no i dzisiaj sobie odpoczywam, no bo wiesz, no przedłużyło się do rana. Jak to bywa z takimi imprezami? No tak. To zacznijmy tak naprawdę od początku, czyli od tego, że w 2015 roku wraz z panem Jackiem zaczęliście się pojawiać w programie Google Box przed telewizorem. Jak do tego doszło? Jak tam trafiliście? Jak do tego doszło? Nie wiem, cytując klasyka, ale to było tak, to było przez przypadek w sumie, gdyż nie mieliśmy tego przysłowiowego parcia na szkło. Jacek wziął udział w programie Ugotowani, tam no. Obrażał uczestników, był to taki kontrowersyjny odcinek i potem po jakimś miesiącu, może dwóch od emisji tego programu, zadzwonił telefon i zaproszono nas na zdjęcia próbne do programu Google Box, więc tak to się zaczęło. Nie musiałem nigdzie chodzić na castingi, ubiegać się o te role, tylko po prostu telefon sam zadzwonił. Oglądałeś wcześniej ten program, czy to była dla ciebie jakaś nowość? Oglądałem wcześniej ten program, znaczy gdzieś mi mignął, ale gdy do nas zadzwonili, włączyłem sobie ten program na playerze i ten program bardzo mi się nie podobał i mówię, nie, co to w ogóle jest? Ponieważ dwa pierwsze sezony były realizowane trochę inaczej, były nudniejsze, ten obraz taki był jakiś ciemny, w ogóle tam wiało nudą. Ale na szczęście, gdy już dołączyliśmy do tego programu, czyli od trzeciego sezonu, już obciachu nie było i program się stał fajniejszy. Wszedłeś tak naprawdę do telewizji i do stacji, która akceptuje osoby LGBT, ale czy jednak obawiałeś się złego odbioru? Nie miałem na to czasu, ponieważ nie myślałem o tym, gdyż nam powiedziano, że nagrają z nami jeden bądź dwa odcinki i niekoniecznie nas wyemitują. I też jeszcze wtedy bardzo mało ludzi oglądało TTV, więc ja nie zdawałem sobie sprawy ze skali tego wydarzenia. No a potem się okazało, że jednak ten program, to całe TTV, Google Box poszybowało w górę, więc no nie miałem czasu na te obawy, całe szczęście, bo jeszcze bym się nie zgodził i co? I przyszła w tym wszystkim ogromna popularność. Jak na nią zareagowałeś? No... Na szczęście ta popularność moja rozłożyła się na ileś tam lat, to nie było takiego boom, tylko ci widzowie tak coraz częściej i częściej zaczepiali mnie na ulicy i pamiętam taki jeden moment, pojechaliśmy 4 albo 5 lat temu, były takie imprezy, projekt Plaża to się nazywało, TVN organizował na plażach w kurortach nad morzem, na przykład w Kołobrzegu, w Ustce. No i pojechaliśmy tam, pamiętam, z Sylwią Bombą, z Jackiem, z Krzysztofem Ufnalem. No
I wtedy się przeraziłem, znaczy przeraziłem, z jednej strony przeraziłem, z drugiej strony ucieszyłem, gdyż przez 6 godzin na plaży była do nas ogromna kolejka po zdjęcia i po autografy. Ochroniarz, który tam pracował od 2 miesięcy, mówi: kim wy jesteście w ogóle? W życiu to tyle ludzi nie przyszło. I co? I wtedy było takie to zderzenie. Mówię: o rany, to się dzieje na poważnie. Ale ogólnie fajnie jest. Fajnie na przykład, jak ludzie cię zaczepiają na ulicy i chwalą mnie, robią sobie ze mną zdjęcia. To jest takie potwierdzenie pracy, tak, że ja jestem przecież w telewizji nie tylko dla siebie, ale również przede wszystkim telewizja robi się dla widza. No i to jest bardzo miłe, gdy ludzie podchodzą na ulicy i tak naprawdę mam od nich gwarancję, że tą swoją robotę na tej kanapie dobrze wykonuję. A to zaczepianie zdarza się najczęściej w Warszawie, czy jednak w innych miastach, gdzie na przykład podróżujesz? Na początku to było tak, że jak jechałem do jakiejś mniejszej miejscowości, to właśnie bardzo dużo ludzi mnie zaczepiało. Teraz już też zdarza się to w Warszawie. No, nie ma dnia, żeby ktoś mnie nie zaczepił. Zwykle to jest, no, kilka osób zaczepia. Rozmawia ze mną na ulicy dziennie albo uśmiecha się, macha. No, teraz też również w Warszawie. Można powiedzieć, że się już do tego przyzwyczaiłaś. Tak, nieraz jak z kimś idę ulicą i na przykład koleżanka mówi: ej, kozak, wszyscy się na ciebie patrzą. No i ja już tego nie widzę. Znaczy widzę, ale już nie na taką skalę, też tego nie analizuję i też jestem przyzwyczajony do tego, że ludzie się na mnie patrzą. A jak wspominasz czas tych pierwszych odcinków, nagrań tych pierwszych odcinków, tych pierwszych emisji? Wracasz czasem do nich, oglądasz je? Czasem jakaś powtórka mi mignie, stara, i no taki byłem nierozkręcony wtedy jeszcze, taki nieśmiało, znaczy uważam, że dobrze mi szło od samego początku, znaczy uważam, dużo ludzi tak uważa, producenci programu i tak dalej, natomiast teraz już jest nieco inaczej, czuję się w 100% pewny, siedząc na tej kanapie i gadając te różne rzeczy. Ale nie masz problemu z oglądaniem samego siebie w telewizji? Nie mam. Na początku straszny miałem problem. Pierwszy odcinek, dzień emisji pierwszego odcinka, to była dla mnie trauma. Właśnie nie dlatego, jak ludzie mnie odbiorą, tylko jak ja siebie widziałem. Sobie mówię tak: o rany, ja mam taki głos. O rany, to ja mam takie zakolaj, to tak widać. To ja jestem taki gruby, jeszcze telewizja pogrubia. I strasznie, najgorzej właśnie z tym głosem. Nie mogłem się przyzwyczaić. Natomiast teraz już zdarza się coraz częściej, że nie oglądam nowych odcinków. No. A co to Ale lubię czasem siebie pooglądać. Instastory lubię swoje oglądać po 10 razy dziennie. No właśnie, a co ty najchętniej oglądasz w telewizji? Bo tak naprawdę jesteście zmuszani do oglądania po trochu wszystkich rzeczy. Fakt. No, zmuszani to może jest złe słowo, ale ja w telewizji oglądam, bardzo dużo oglądam TVN24. Oglądam newsy i jakieś też programy takie publicystyczne, czego w Google Boxie nie komentujemy. Kilka lat temu jeszcze komentowaliśmy na przykład program Kropkę na D, gdzie był Robert Biedroń z księdzem i się tam kłócili. No ale niestety żyjemy teraz w takich czasach, że dużo się dzieje w tej polityce i dobrze, że jej nie komentujemy. Więc no, na co dzień oglądam, chociaż już teraz mniej, bo mnie też już wkurza to, co się dzieje na świecie i w Polsce, ale też oglądam te same programy, co i w Google Boxie, czyli na przykład Kuchenne Rewolucje, czy tam na Wspólnej sobie oglądam, no, więc to tak. No właśnie, czyli już o tym wspomniałeś, bo ktoś napisał do mnie, żebym zapytał koniecznie, czy oglądasz telewizję oprócz tego nagrywania i tak prywatnie sam dla siebie, ale powiedziałeś, że oglądasz. Oglądam, no, przecież prawie wszyscy oglądamy telewizję, no. No właśnie, a tam w Google Boxie występuje bardzo dużo innych uczestników, bardzo dużo innych par. Z kim masz taki kontakt? No to na przykład ostatnio, w ubiegłym roku, 2 razy spotkaliśmy się wszyscy na przykład nagraniach, znaczy może nie wszyscy, ale na nagraniach 99 grają wszystko. I ogólnie z większością uczestników mam dobry kontakt. Czasem sobie, znaczy jestem w kontakcie stałym na przykład z Sylwią Bombą na Instagramie. Jestem w kontakcie telefonicznym na przykład z Agnieszką Kotońską,
z Izą Cajskiem, mamą Joachima, więc właściwie prawie z każdym się koleguje i lubię. Prawie. A kibicujesz swoim kolegom w programach, w których oni występują, na przykład teraz Gąsienicowie w Azji Express? Oczywiście, że kibicuję, ale też oglądając programy telewizyjne już teraz, jak już troszkę wiem, jak to też wygląda od kuchni, już większy dystans do tego łapię i już nie przeżywam, czy przejdą do kolejnego odcinka, czy nie przejdą. Wystąpiłeś, tak jak już powiedziałeś, w VIP-owskich edycjach programu 99 Gra o Wszystko. Już kilkakrotnie. Jak to wspominasz? No wspominam i fajnie, i niefajnie. Na planie, ten plan tego programu jest zaskakujący, jest bardzo męczący, ponieważ trwa to, nagrania trwają 6 czy 7 dni, są w Krakowie, nagrywamy po 12-14 godzin dziennie, więc naprawdę jest hardcore, cały dzień na tej hali, cały dzień w tych światłach, więc jest to naprawdę męczące, a później my oglądamy 45-minutowy odcinek. No i te konkurencje są zaskakujące, czasem kontrowersyjne. Ja już nieraz zrobiłem awanturę na planie tego programu, ale też często mnie różne konkurencje zaskakiwały, że w ogóle kto to wymyślił. Więc nie, no jest fajny program, tam można sprawdzić siebie, tam się też weryfikuje przyjaźnie. No i też widać, kto ma parcie na szkło, a kto ma większy los. To którą konkurencję w takim razie wspominasz najlepiej, a którą najgorzej? No najlepiej to no dużo było takich w stylu tam, nie wiem, ułożyć coś z pianek i z makaronów, albo coś tam złapać. No, a najgorzej ostatnie z tej edycji konkurencji wspominam konkurencja stopy, gdzie była afera, gdzie mój chłopak tam się wydarł. Ale po tej konkurencji była następna konkurencja, która bardzo mi się nie podobała. Polegała na tym, że musieliśmy pić wodę i kto pierwszy poszedł do toalety, to odpadał. I dla mnie to było przekroczenie pewnych granic. I też zrobiłem dużą awanturę na planie i powiedziałem wszystkim, że mi się to bardzo nie podoba. Ale na szczęście ta konkurencja, jedna z uczestniczek nawet nie wypiła tej całej wody i ona odpadła, więc nikt nie musiał tam pierwszy iść, dlatego to i to ja. Ale jeszcze była taka konkurencja, na której prawie odpadłem w pierwszej edycji, gdzie jedna osoba rzucała jajko, a druga tam chyba z 10 czy 15 metrów musiała je złapać. No i mi rzucał Jacek Jelonek te jajka. No i nie udawało mi się złapać, znaczy łapałem, ale ono mi się rozwalało w rękach i strasznie wspominam tą konkurencję, gdyż tego w telewizji to nie było widać, ale to trwało bardzo długo, gdyż było mnóstwo tych jajek na podłodze. Ja się na tym już ślizgałem, przewracałem się, okulary miałem cały w tych jajkach, więc nie widziałem, gdzie ono leci, plus jeszcze leciała mi krew, gdyż te jajka poraniły mi dłonie, więc to chyba był największy hardcore, ale dałem radę, złapałem całe jajo. W ogóle o czym rozmawiamy, o łapaniu jajek, no. To najważniejsze, że się udało, ale ten program wywiera tak naprawdę nutę rywalizacji i dobrej zabawy. To się łączy w jakiś sposób ze sobą? Dla mnie ten program to jest przede wszystkim dobra zabawa. Ja nie jestem takim uczestnikiem, który tam musi iść dalej, natomiast no, niektórzy zrobią wszystko, żeby przejść do kolejnej konkurencji, więc no, jest tam odrobina rywalizacji. Wiadomo, że nie chciałbym odpaść w pierwszym odcinku, czy też na początku drugiego, ale no, u mnie jest więcej dobrej zabawy, mniej rywalizacji, a u innych są te proporcje czasem inne. A kolekcjonujesz te tabliczki z numerkiem, które miejsce zająłeś? Nie, ja nawet nie pamiętam, które miejsce zająłem w której edycji. Wszyscy wracają z tym do domu, zbierają tam podpisy na tym, a ja nie. Ja mam tyle rzeczy tutaj w tym domu, że już nic tutaj nie znoszę więcej. Przywieziesz, jak zajmiesz pierwsze miejsce. O tak! I puchar. No tak to. Nie no, już tak. Kolejna edycja to już wiesz, no tak sobie. Tak, już będzie ten cel. Zrobię to. A na planie tego programu zaprzyjaźniłeś się z kimś, bo były tam na przykład osoby z Królowych Żyć. No tak, ja mam. Wcześniej się zakolegowałem na przykład na planie innego programu w Istambule z Konanem.
Mam też dobry kontakt, no już Dagmary nie ma w stacji, ale z Dagmarą, tam była gościem w pierwszej edycji, nie była uczestnikiem. Teraz z Julką, nie mówię Julka od Trumien, się zakolegowaliśmy w ostatniej edycji. No, z kim tam jeszcze? O, z Anią i z Tarzanem z Trójmiasta też się zakolegowaliśmy. Mieliśmy wspólną garderobę i się bardzo lubimy, nawet dzisiaj rozmawialiśmy ze sobą. O. To świetnie. Przejdziemy teraz do tematu, który był dla ciebie naprawdę bardzo ważnym i wciąż jest, czyli coming out, tak jak to nazwałeś, wyjściu z szafy w twoim e-booku. To jest proces, który na pewno bardzo wiele cię kosztował, bardzo wiele od ciebie wymagał. Jak to u ciebie wyglądało? Z jakimi opiniami się mierzyłeś? No z różnymi, o cały wachlarz opinii. Ja miałem to szczęście, że większość rodziny, przyjaciół mnie zaakceptowała. Natomiast no niestety nie mogę tego powiedzieć o moim ojcu. I w ogóle no coming out to jest proces. Dużo ludzi mówi, że a coming out to jest powiedzenie rodzinie o swojej orientacji seksualnej. Wcale nie. Coming out może trwać rok, może trwać 5 lat, może trwać całe życie, gdyż na przykład możemy być wyautowani przed najbliższą rodziną, a przed dalszą już nie. Możemy być wyautowani na przykład w pracy, a w rodzinie nie. I tak naprawdę ten proces tego coming outu może trwać, trwać i trwać. Ja ostatnio właśnie moi koledzy dwukrotnie spotkali się z taką nieprzyjemną sprawą w hotelu, gdzie pojechali do hotelu, zamówili sobie łóżko podwójne, małżeńskie, tak, apartament, i tam pani ich w recepcji w ogóle łapała się za głowę: panowie, źle zamówiliście, to nie tak, no przecież wy jest to dwóch panów, tak? Jak wy możecie mieć takie łóżko? No i zobacz, oni musieli zrobić coming out przed recepcjonistką, więc no to może trwać całe życie, no i się tłumaczyć. To jest takie, że musi się tłumaczyć, jakie łóżko zarezerwowałeś. Przykre. W tym temacie stworzyłeś cykl swoich wywiadów na Instagramie Tolerancja jest kozak. Skąd wziął pomysł? Gościłeś tam różne osoby, między innymi panią Magdę Gessler, Kaję. Jednym z czynników była na pewno pandemia też, prawda? Tak, no to był czerwiec, była pandemia. I padły te słynne słowa prezydenta Dudy, których nie będziemy tutaj przytaczać, no bo po co? I była taka też nagonka na środowisko LGBT przed wyborami. No i oczywiście była pandemia i jak my wszyscy, ty też, zaczęliśmy coś więcej działać w internetach. No ja sobie stwierdziłem, że skoro znam dużo artystów, znaczy znam, z jednymi się koleguję, z innymi mam po prostu do nich dojście. Oni też oglądają Google Boxa i mnie znają, więc no i plus jest pandemia, czyli ci artyści, osobowości telewizyjne mają mniej pracy, bo na przykład nie są nagrywane programy, nie koncertują. No, to zacząłem tak sobie pisać do nich i spotykać się. Na początku to miały być takie nagrania. Chciałem po prostu wrzucać na Instastory takie krótkie ich wypowiedzi, czym jest dla nich wolność, akceptacja, tolerancja. Natomiast pojechałem, pierwsza moja rozmowa właśnie była z Magdą Gessler. Od razu pierwsza rozmowa i już z największą osobowością telewizyjną. No i tam się okazało, że jest pandemia, to ja nie mogę przy niej stanąć, że ona ma o wiele więcej do powiedzenia niż tam minuta na to moje Instastory. Więc tak z takiego projektu z ręki, że tak powiem, to miał być spacer z kozakiem. Zrobiłem sobie akcję Tolerancja jest kozak, tak sobie nazywałem ten hashtag. A czy twoja popularność pomagała ci w dotarciu do tych osób? Tak. Napisałem maila na przykład do menedżerki Michała Wiśniewskiego, że chciałbym się z nim spotkać. 5 minut odpowiedź: Michał cię uwielbia, Michał cię ogląda, Michał cię ogląda 2 razy dziennie. Jak najbardziej to mi pomogło. Gdyby nie ta popularność, to ja bym nie do wielu osób nie dotarł. Do Magdy Gessler też. Przecież dotarłem dlatego, gdyż jest to osoba, którą najczęściej komentujemy w Google Boxie, więc dlatego też się zgodziła. Myślisz, że nasz kraj staje się coraz bardziej takim kozak, że staje się coraz bardziej tolerancyjnym, że te tolerancje coraz bardziej widać? Tak. I to przede wszystkim widać u młodych ludzi.
Ja jestem użytkownikiem TikToka i widzę, jak młodzi ludzie są coraz bardziej otwarci, akceptują różne mniejszości. Już nie jest. Szczególnie jest taki trend, że każdy niech wygląda jak chce, niech waży ile chce, znaczy może nie ile chce, ale no wiesz, już nie zwraca się na to aż tak uwagi. Natomiast społeczeństwo się robi bardziej tolerancyjne i bardziej akceptuje. Natomiast władza, czy też telewizja publiczna jest no, w opozycji do społeczeństwa, że tak powiem. No więc mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni. Ale tak, ludzie są w Polsce bardziej tolerancyjni i ja w to wierzę. Wydałeś także swojego e-booka pod tytułem Coming Out jest kozak. Przeczytałem go w zeszłym tygodniu, przygotowując się do naszej rozmowy dzisiejszej. Bardzo mi Rzeczywiście miło. bardzo ciekawy. I czy ten pomysł był podobny do tej serii z wywiadami? Skąd on się w ogóle wziął? Wpadłeś na niego dużo wcześniej? Ile czasu ci zajęło właśnie napisanie? 2 lata temu zgłosiła się do mnie firma, która e-booka chciała mi wydać. No i tam wspólnie z tą firmą, z przedstawicielem firmy ustaliłem, że będzie to właśnie seria wywiadów o coming outach. Wtedy porzuciłem ten projekt, zrobiłem jeden wywiad. Jakoś to odłożyłem na później, nie byłem jeszcze na to gotowy. No i w ostatnich miesiącach mówię, do roboty kozak, to jest ten czas. No i tak sobie wymyśliłem, że najpierw pierwszy rozdział będzie to opowieść o mnie, a potem chcę przedstawić różne historie innych osób LGBT. I to jest, no ten mój e-book to nie tylko jest opowieść o coming outach, ale to jest właśnie, tam możemy się dowiedzieć, jak to jest żyć osobom LGBT w Polsce. Piszę drugą część, zacząłem. No właśnie, po tym jak ten e-book odniósł taką dużą popularność, to nie myślałeś o tym, żeby wydać w formie papierowej? Nie myślałem, bo póki co wydaję sam, ale może się zwróci do mnie wydawnictwo jakieś z propozycją, to wtedy propozycję rozważę. Miałem też jedną propozycję książki drukowanej rok temu, ale też właśnie stwierdziłem, że to nie jest ten czas. Właśnie jak tego e-booka przeprowadziłem ten jeden wywiad i też napisałem 2 lata temu ten pierwszy rozdział. Tam jeszcze w tym pierwszym rozdziale miało być o właśnie, jak ja postrzegam tą sytuację w Polsce i tak dalej. Jak to przeczytałem po tych 2 latach, mówię, o rany, co ja tam napisałem, bardzo dobrze, ja tego nie wydałem. Więc no wszystko przyjdzie czas. Jeżeli będę czuł się w 100% na siłach, że chcę tą książkę papierową wydać, to myślę, że znajdzie się takie wydawnictwo i znajdę temat i zrobię to. No właśnie, to by bardzo było miłe wejść do Empiku i zobaczyć swoją książkę na pierwszym miejscu w topach, czego ci życzę. O, dziękuję. A jak docierałeś do osób, z którymi rozmawiałeś w książce? Porozmawiałeś z panem Dawidem, panią Justyną, panią Olą, też z osobą. Jak to wyglądało, ten proces szukania tych osób, poznawania ich? Pierwszy wywiad z Justyną. Justyna jest widzką, telewidzką, ogląda Google Boxa. No i ja te 2 lata temu powiedziałem, że pracuję nad publikacją odnośnie coming outów i jeżeli ktoś z moich obserwatorów chciałby podzielić się swoją historią, to proszę mnie krótko opisać na mailem. I to była jedna z pierwszych wiadomości, które otrzymałem. I przeczytam parę zdań i mówię, ojej, ja z tą kobietą muszę się spotkać, bo tam tyle w jej życiu się działo, więc tak, pierwszy wywiad to jest właśnie sama Justyna się do mnie zgłosiła. Drugi wywiad z Dawidem. Przeczytałem na Onecie o Dawidzie artykuł właśnie o tym, jak został wyrzucony z domu za to, że jest gejem i sam do niego dotarłem przez media społecznościowe. Anonimowy artysta z tą osobą, mamy wspólnych znajomych, więc tak się skontaktowaliśmy. No i jeszcze jest wywiad z dwiema lesbijkami. To też moja koleżanka Karolina mnie poznała z Olą i Karolą. Jeżeli Karolina nas ogląda, to Karolina, bardzo Ci dziękuję. Jakie masz marzenia dotyczące społeczności LGBT w naszym kraju? No ja mam takie marzenie, żeby, no wiesz, no żeby, no właśnie, żebym nie musiał wydawać się boku w coming out, tak żeby to było normalne, że wiesz, że musisz się outować, boisz się, jak zareagują rodzice,
żeby czegoś takiego nie było, żebyśmy właśnie nie musieli o tym rozmawiać. I tyle, no. Bo no, ja dzielę ludzi na dobrych ludzi no i złych ludzi, a nie, przez inne cechy. Czyli dlatego niektórzy ludzie boją się dokonać coming outu, dlatego że myślą, że to coś złego w naszym społeczeństwie, w którym żyjemy, bo w Polsce no, nie jest to traktowane póki co jako coś dobrego z góry. Ja tam swojego booka zakończyłem tym, żeby moi obserwatorzy, ktoś chce się jeszcze też podzielić historią, mi te historie swoje przesyłali. Ja mam bardzo dużo wiadomości od osób LGBT, albo też bardzo dużo matek do mnie pisze, właśnie z tych małych miast i miasteczek. Tam człowiek jest mniej anonimowy, jest duża presja społeczeństwa, każda inność jest wytykana, zauważana. I no i niestety taka jeszcze ta nasza Polska jest. No właśnie, bo twój chłopak pochodzi z takiej małej wioski, chyba okolice Nowego Sącza, z tego co dobrze pamiętam. Tak. No właśnie, czyli niedaleko. A ty skąd jesteś? No spod Tarnowa, to tak naprawdę niedaleko. No tak, ze okolicy Nowego Sącza, gdzie 96% gminy głosowało na prezydenta Andrzeja Dudę. To tak to tam jest tą homofobią, no. Właśnie, bo wraz z panem Sebastianem tworzycie taki świetny duet w social mediach. Macie tak naprawdę dużo dystansu do siebie, to świetne poczucie humoru. Skąd to się bierze w tych dzisiejszych czasach? No po prostu tacy jesteśmy. No ja uważam, że, znaczy ja uważam, ja jestem i w telewizji, czy na kanapie z Jackiem, czy na Instagramie z Sebastianem, liczy się naturalność i my tacy po prostu jesteśmy. No i tak się fajnie zgraliśmy, że to się naszym obserwatorom, ludziom podoba. No, no i tyle. I to jest właśnie super. Ale w tym coming outcie pomogła ci też twoja popularność później? Tak, bo po pierwsze, ja już teraz nikomu nie muszę mówić, że jestem gejem, nie muszę przed nikim się outować, bo wszyscy w sumie wiedzą. A po drugie, jestem z telewizji, więc nieraz idąc ulicą słyszę: nie lubię gejów, ale ciebie lubię. Więc ludzie z telewizji są lepiej traktowani przez społeczeństwo i. No i nieraz nie, byliśmy nad morzem, mój chłopak szedł sam koło brzegu chyba i tam go wezywali od pedałów, bo był ubrany na kolorowo, a gdy już szliśmy tą samą ulicą za parę minut razem, to już nie wezywali, tylko mówili: o, ten Mariusz Google Boxa, lubimy go. Niestety. A jak wyglądały twoje lata wczesnej młodości, szkoły? Jak wspominasz szkołę podstawową, liceum? Ojej, właśnie wczoraj. Wczoraj się ukazała taka akcja na portalu Na Temat, gdzie jestem jednym z bohaterów i mówię tam o traumie, jaką miałem na lekcjach WF-u, ponieważ nie umiałem grać w piłkę i byłem często wyzywany przez kolegów oraz przez nauczyciela. Znaczy, ja nie byłem dzieckiem gnębionym, natomiast pamiętam, że miałem właśnie a propos tej wczorajszej akcji, że miałem straszne problemy z tym, że byłem wyśmiewany, że nie umiem grać w piłkę. Natomiast gdy otrzymywałem piątki czy szóstki za, nie wiem, biegi, skoki wzwyż, to nikt tego nie zauważał i mnie nie chwalił, ale ogólnie okres szkoły wspominam w miarę. Ja dopiero się rozkręciłem na studiach. Jak poszedłem na studia, na takie, na które chcę, to wtedy miałem same piątki, miałem stypendium naukowe i już nie musiałem czytać jakichś książek albo udawać, że je czytam, takich, które są w kanonie lektur, tylko na studiach już się uczyłem tego, co sobie wymarzyłem. Więc okres studiów wspominam z edukacji najlepiej. O, reasumując. A jakie przedmioty rozszerzałeś w liceum? Geografię i biologię. To były przedmioty, które lubiałeś, czy jednak Znaczy, to uważałeś? były przedmioty na. Nie, nie czekaj. Na maturze zdawałem geografię rozszerzoną, a chodziłem do takiej dziwnej klasy, która była. Tak, czekaj, właśnie. Miałem rozszerzoną historię normalnie podczas zajęć lekcyjnych,
A maturę zdawałem rozszerzoną z tego, co się uczyłem w ramach tych, no, podstaw. Nie potrafię się wysłowić. Zapomniałem już, to było w szkole. A co lubiłeś robić w tych latach młodości szkolnej? Ja jeździłem na non-stop na jakieś koncerty i różne wydarzenia telewizyjne, które kiedyś się działy. Oraz moją pasją było spędzanie czasu na planach różnych. Była taka telewizja muzyczna Viva i tam przyjeżdżały gwiazdy i ja tam ciągle siedziałem na widowni i ich angażowałem w ten program. Był taki program Rower Błażeja w telewizyjnej jedynce i tam jeździłem na Woronicza i podglądałem, jak powstają te programy. Też brałem udział w tych programach, więc ta telewizja, show biznes, popkultura była taką moją pasją od młodzieńczych lat. I oczywiście również pojawiłeś się na TikToku, bo jednak jest to bardzo popularna aplikacja, którą dziś prawie każdy ma. Nawet widzę, że moi nauczyciele korzystają z tej aplikacji, więc widzę, jak jest popularna. Masz tam 340 tysięcy obserwujących, około sprawdzałem. No i właśnie, jak się mu tam odnajdujesz? No, już tam odnajduję się w miarę, ale było trudno. Było trudno, bo ja mam, wiesz, już nie jestem pierwszej młodości i byłem tam wyzywany od boomerów. No ale cóż, teraz jest taka tiktokizacja społeczeństwa. Też jeżeli chodzi o mój zawód, tak? Bo ja zarabiam, występuję w telewizji, ale zarabiam też jako influencer. I teraz już na Instagramie jest coraz mniej tych współprac i trzeba dbać o TikToka, więc trochę też rynek wymusił moją obecność na TikToku, ale bardzo lubię TikToka za to, że na Instagramie jest dużo takich profili, są te piękne zdjęcia i tak dalej, taki lans bans, a na TikToku jest bardzo dużo prawdziwego życia i ja tam dużo fajnych osób poznałem albo obserwuję dużo fajnych kont, które nie obserwowałbym wcześniej na Instagramie, bo tam wiesz, no wiesz jak to działa, wyświetla ci się różne filmiki, które mogą cię zainspirować, żeby jakoś dalej wejść w różne tematy. Więc bardzo mi się podoba TikTok. Ja teraz trochę nagrywam takiego kontentu, ciekawostki o filmach, serialach. Na przykład dzisiaj wrzucę coś wczorajszego eventu Warner Bros., ale też postanowiłem, że będę pokazywał ludziom stylizacje moje, gdyż no, jestem znany, odkąd jestem Sebastianem, że ubieram się dość kolorowo i czasem inaczej troszkę niż wszyscy, więc postanowiłem też, że na TikToku będę pokazywał to i będę pokazywał, że większość moich rzeczy jest z lumpeksu, jest szyta przez Sebastiana i naprawdę nie kosztuje dużo pieniędzy, tak jak niektórzy myślą. I to jest super. Bywasz często na różnego rodzaju eventach, różnych wydarzeniach, ostatnio między innymi na otwarciu cukierni u pani Magdy Gessler, też na premierach różnego rodzaju filmów. Co najbardziej lubisz właśnie podczas takich eventów? Najbardziej lubię... No fajnie jest oglądać film pierwszy raz z taką dużą publicznością i fajnie jest oglądać ten film z twórcami. Fajnie jest później im pogratulować, porozmawiać z nimi o tym filmie. Ja takie spotkania bardzo cenię. Coraz częściej pojawiam się na ściankach, natomiast to nie jest celem moim właśnie na takich imprezach. Też nie jest picie wina po takich imprezach, chociaż się zdarza. Ale na przykład wczoraj, jak byłem na tej imprezie Warner Brosa, spotkałem w szatni Andrzeja Słotysika, który prowadzi Dzień Dobry TVN, którego przecież od 25 lat oglądam w TVN-ie. Kiedyś miał taki program Multikino i zawsze oglądałem, jakie są nowości filmowe i tak dalej. No i lubię spotkania z takimi ludźmi, których właśnie zawsze ceniłem, a teraz oni się ze mną witają i mnie znają i mówią, że mnie oglądają i mnie lubią. I to jest takie fajne. Czuję się wtedy taki atrakcyjniejszy. No właśnie, to jest to wspaniałe. Bycie na otwarciu cukierni u pani Magdy Gessler to takie chyba wyróżnienie. Czułeś to? No tak. No fajnie. Wiele osób chciałoby się spotkać z Magdą Gessler, chwilę porozmawiać.
Ale no fajnie, że mam tą możliwość. Tam na tym otwarciu było pewnie 40 osób zaproszonych, w tym ja. I Magda Gessler przysłała mi zaproszenie osobiście. Osobiście na Instagramie z błędami. I wiedziałem, że to ona, bo ona tam często robi literówki różne i to jest takie słodkie. A ty przy okazji TikToków nauczyłeś się montować sam filmiki, czy umiałeś to już wcześniej robić? Przy okazji TikToków i lubię montować. Jakoś jara mnie montaż. Tak, więc lubię sam montować. Zawsze jak ktoś mi nieraz coś pomoże, to i tak ja stwierdzam, że ja robię to lepiej. Można się nauczyć bardzo wielu pozytywnych i takich przydatnych rzeczy przy okazji. Tak, dokładnie. Rozmawialiśmy o tych twoich marzeniach związanych z tolerancją w Polsce, ale na pewno masz też jakieś inne marzenia. Jakie? Nie powiem. Bo się nie spełnią? Tak, nie powiem, bo się nie spełnią, żeby nie zapeszać. Ale są jakieś na pewno. Tak, bo trzeba marzyć. Bo jak śpiewała Majka Jarzowska, marzenia się spełniają. Tylko trzeba w nie wierzyć. Tak. Dokładnie. A jakie masz pasję? Co lubisz robić w wolnych chwilach? O czym może niekoniecznie wiemy. No właśnie chyba wszystko wiecie, bo wszystkim tym dzielę się na Instagramie. No na przykład też jedną z moich pasji jest marketing, reklama, social media. Ja skończyłem studia w zakresie marketingu, zawsze interesowałem się, jak powstają reklamy telewizyjne i jaki mają wpływ na konsumentów, jakie są różne techniki promocji. No i to ten mój zawód i pasja i wykształcenie właśnie wiąże się z tym, co robię, no bo przecież dziś jednym z podstawowych narzędzi reklamy w Polsce jest właśnie reklama w social mediach, więc fajnie, że jestem tym twórcą internetowym, no, głównie dlatego, że występuję w telewizji. Mogę sobie działać, robić różne akcje w stylu Tolerancja jest kozak, plus jeszcze właśnie te rzeczy mnie interesują. Jak to wszystko działa, jak dotrzeć do grupy docelowej i tak dalej, więc fajnie, że mogę sobie to wszystko łączyć. Czyli przed tym, zanim trafiłeś do telewizji, osiągnąłeś popularność, zajmowałeś się marketingiem, prawda? Jakie masz takie najbliższe plany na 2023 rok? Wreszcie gdzieś wyjechać, bo byliśmy na Lanzarote pod koniec 2021 roku i w tym 2022 zabrakło mi Sebastianowi takiego jakiegoś dłuższego wyjazdu odpoczynku, gdyż Sebastian bardzo dużo pracuje i mam nadzieję, że jakieś takie podróżnicze plany w tym roku się ziszczą, bo trzeba odpocząć i zwiedzać. Czyli można wrócić do poprzednich pytań i dodać, że twoją pasją są podróże. No, można to tak nazwać pasją. No, myślę, że no, każdy z nas powinien podróżować bliżej czy dalej i każdy człowiek, który jest ciekawy świata, otwarty, lubi podróżować, prawda? Dokładnie. To ja chciałbym Ci bardzo serdecznie podziękować za ten wywiad, za to, że znalazłeś czas. Życzę Ci oczywiście dużo zdrowia, spełnienia marzeń i gratulacje. Jesteś naprawdę świetną osobą, pozytywną, Bardzo dobrze nastawioną dziękuję. i bardzo dobrze mi się rozmawiało. Dziękuję serdecznie za te 40 minut rozmowy. Bardzo dziękuję i ja w ogóle trzymam za ciebie kciuki, gdyż widzę właśnie pasję w tym, co robisz i no, może za parę lat spotkamy się w jakiejś telewizji, będziesz prowadził jakiś program, więc trzymam kciuki. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję, cześć.